Mówią, że najtrudniej to zacząć, a potem to leci. To jest komedia. Nie, gdzie ona jest? Tutaj, no, jestem. Ja się po prostu boję jej zrobić. Zupełnie inny kolor po prostu jest na próbce. Jakaś patologia budowlana. Można okazywać uczucia, nawet powinno się. Brawo, Łukasz. Do za chwilę. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Z tej strony Łukasz z podróżowania przez V. Moi drodzy, nic mi się nie chce. Jest tak gorąco, że po prostu ciężko mi się w ogóle nawet myśli, ciężko się wstaje, szukam w sobie jakiejś motywacji, szukam jakiejś zachęty, żeby wyjść coś i zrobić. I nie chce mi się, po prostu naprawdę mi się nie chce. Najchętniej bym pojechał nad morze, bo nad morze mamy mniej więcej 30-40 minut do najbliższej plaży i tam jest o 10 stopni niższa temperatura. Tam jest po prostu przyjemny wiaterek, chłodno i muszę się po prostu zabrać za rzecz, którą odkładam od dawna, mianowicie tą pergolę, to zadaszenie do kampera. Najpierw czekałem na koparkę, potem czekałem na tą wyrównywarkę, potem uciekałem od słońca i mam wrażenie, że ja po prostu uciekam od realizacji tego zadania. Brian Tracy napisał taką książkę Zjedz tę żabę. Często odkładamy rzeczy, na których bardzo nam zależy, odkładamy na później. Takie ważne rzeczy, na przykład najważniejsze zadanie dnia zawsze odkładamy na później, bo robimy jakieś mniej istotne rzeczy. Potem już na końcu dnia nie brakuje czasu na tą najważniejszą rzecz. Czuję, że ja po prostu mam tak z tą pergolą, ja się po prostu boję jej zrobić. Boję się, że coś tam popełnię źle, albo że to się zawalia, bo będzie krzywe i tak dalej. Ale dzisiaj się muszę za to zabrać, więc robię sobie jajeczka. Kasia pojechała do miasta robić pranie, ogarniać rzeczy, zakupy i tak dalej. Więc ona dzisiaj ma tam dzień w mieście, a ja dzisiaj jajecznica i będę betonował, będę wiercił na tym słońcu, bo nie ma opcji inaczej. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Jakiś czas temu Kasia kupiła młynek do kawy, taki ręczny, że będziemy tak, wiecie, jak hipsterzy, mielić kawę. Więc codzienny dzień mój, który zaczynam od mielenia kawy. Marzy mi się taki ekspres, żeby nacisnąć przycisk, żeby po prostu od razu wyleciała pyszna kawa, a nie kręcenie młynkiem, jak w średniowieczu. Jakbym był vanlifer'em i nie miałbym kompletnie nic do roboty, to bym nie miał nic przeciwko kręceniu młynkiem. Ale ja mam tu to robić. I dla mnie to jest strata czasu. Jak będziemy mieć prąd, to zakupię ekspres. Aha, i nie mówię tego dlatego, żeby jakaś firma się do nas zgłosiła z ekspresem. Nawet nie mam gdzie podłączyć tego ekspresu. Takie firmy się do nas zgłaszają co jakiś czas. Ale ja po prostu nie mam gdzie tego ekspresu nawet włożyć. Kij z prądem. Nie mam tu miejsca w tym kamperze. Świeżo zmielona kawa. Boże, zapach poranka. Dobra, to ja sobie zjem teraz śniadanko i zaproszę was za chwileczkę na plac budowy i pokażę wam co i jak tam będzie się działo. Tutaj ma powstać zadaszenie do kampera. Czy powstanie? Jak myślicie? Uda się to w jednym odcinku nagrać, czy nie? Mam tu mój plan architektoniczny. Tutaj napis narysowałem parę tygodni temu, na początku tu przyjechaliśmy. Jest tu między innymi narysowana wanna, co potrzebuje do wanny, most, schody, ile drewna. Jak kupowałem drewno, ja to wszystko rysowałem. I kibel. I jak kupowałem drewno te parę miesięcy temu, to wszystko sobie narysowałem, żeby wiedzieć, ile tego drewna kupić, nie? I co my tu mamy? I mamy po prostu narysowaną pergolę, ale podpatrzyłem
Miałem po prostu jakieś zboczenie już teraz. Jak tylko widzę jakieś takie drewniane konstrukcje, to robię zdjęcia, oglądam i... Ojejku, ojejku, kto to przybiegł tutaj do tatusia? Moja przylepka. Wszędzie, tylko, kurczę, gdzie tylko jesteśmy, to kot musi być przy nas. O Boże. To jest po prostu miłość. Ja wiem, że dużo ludzi się dziwi, że facet po prostu okazuje miłość i uczucie kotu, ale jak to można? Przecież to nie powinien facet okazywać uczuć. Można okazywać uczucia, nawet powinno się. Nawet kotu, dzieciom, rodzinie, wracając do mojej pergoli. Więc miałem pierwotnie wyliczone na dwa, że ta 8-metrowa belka będzie oparta tylko na dwa takie dwie podpory, ale podpatrzyłem, że oni robią tu więcej tych podpór, nawet na mniej niż 8 metrów, bo nie widziałem takiej dużej pergoli jeszcze, więc wymyśliłem, że zrobię 3. Nie wiem jeszcze, jak to wykombinuję, żeby z tego wszystkiego drewna zrobić 3, a były być 2. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie dzisiaj plan jest taki, żeby zająć się tym, czyli... Ja wiem, że to nie jest idealne, ale naprawdę, uwierzcie mi, nie ma nic lepszego tu do kupienia. Chyba, że z AliExpressu. Kupiłem takie pręty, które się, wydaje mi się, że to się do tego robi, wkłada się do betonu, bo chcę to na betonie osadzić. No i tutaj położę sobie te podpory, przywiercę, no i potem już będzie na tym się opierać ta pergola. Wiem, że to powinno być szersze, ale nie ma lepszych, więc robię z tego, co jest. No nie. Musi to być szersze. Mówią, że najtrudniej to zacząć, a potem to leci. Kot, po prostu muszę zawsze sprawdzać, czy jej nie ma pod autem, albo w aucie, w silniku. Ari! Gdzie ona jest? Kci. Spała w środku. Kampera zaparkuję tam pod figą, bo tam jest do 11 godziny cień. No, to auto się nie będzie tak nagrzewało, bo nigdzie indziej po prostu teraz nie mamy cienia. Tutaj jestem, kocie. Tutaj, no, jestem. Ojej, daleko odszedłem, tak. Mamy dziurkę. Numer 1. Ale kopiec kreta zrobiłem. Ciekawa tu jest ziemia czarna. To jest zupełnie inna ziemia niż tam na przykład. Praca w dzisiejszym opale była w zwolnionym tempie, bardzo powolutku mi to szło. Musiałem sobie chwileczkę uciekać do cienia i robię sobie przerwę, ale zrobiłem. Wykopałem wszystkie dziury i przyniosłem rurę kanalizacyjną i pomyślałem sobie, że rura kanalizacyjna pomoże mi w zrobieniu równego
poziomu, zaleją betonem, o, zaleję betonem. Inaczej nie byłem w stanie, że tak powiem, wymyślić, jak mógłbym wypoziomować. No mógłbym jeszcze zrobić takie szalunki, czy takie po prostu formy z drewna, ale nie chcę mieć takich rzeczy robić. Już nie wiem, musiałem ciąć, dużo robić, desek marnować, a poświęciłem jedną rurę na to wszystko. Mam ją wypoziomowaną, wydaje mi się, że idealnie na te możliwości, jakie ja mam. I za chwilę jeszcze wymyśliłem jedną rzecz, którą wam pokażę, ale najpierw przerwa na kawkę. Moja cudowna żoneczka wróciła, zrobiła pyszny obiadek, a teraz jeszcze zrobiła mi kawkę. Piękna Kasia pozdrawia wszystkich widzów, macha szmatą. Kasia teraz ma tam kuchnię, tutaj kampera, tu takie błoto. Ciężko, ciężko tutaj na razie na tym placu budowy jest, ale będzie pięknie. Zamawiał kota. Kota w wiaderku. Położę cię tutaj. Zdziwisz się. Jeżeli są tutaj budowlańcy i jecie panowie obiad albo jakiś posiłek, to radziłbym teraz zrobić sobie przerwę. Bo za chwilę zobaczycie coś, co może was zdziwić i możecie się zakrztusić ze śmiechu albo ze zdziwienia. Mianowicie wymyśliłem, że tą rurę po prostu tutaj włożę, zaleję betonem, ale potem pomyślałem, że to jest bez sensu, bo ta rura w żaden sposób nie będzie się trzymać i ten beton po prostu będzie dookoła i w środku, ale nie będzie to złączone. Więc wymyśliłem, że po prostu nawiercę dziury. Tutaj. Zrobię takie dziury, dużo takich dziur i jeszcze włożę tam pręta, po prostu drut, kawałek druta, niedużego, tak żeby trochę ten beton z zewnątrz, z wewnątrz połączyć. Może się to po prostu rozleje fajnie i wtedy będzie się cała ta bryła po prostu trzymać. Możecie mi napisać, czy to w ogóle ma sens, co ja robię, czy to jest jakaś patologia budowlana, bo możliwe jest to patologia budowlana, ale tak na chłopski rozum, ja to tak rozumiem, że to może pomóc. Tu drut, tu drut, tu drut. Aj panie, może to będzie się trzymać. No dobra, spoko. Wreszcie sobie kupiłem piasek. Bo wcześniej kupowałem piasek w supermarkecie budowlanym. Piasek i żwir. I wiedziałem, że to będzie droższe, ale nie przypuszczałem, że aż tak bardzo. Jest to duża różnica, bo żwir z supermarketu budowlanego kosztuje 140 euro za tona. Pakowane oczywiście w małych workach, 250 gramów na worek, a więc wychodzi, że to jest po 140 euro, a żwir albo piasek z składu budowlanego z podatkiem 25 euro. Więc 115 euro różnicy na tonie. 25 euro tu, 140 euro tu. Więc zamówiłem sobie tonę piasku, tonę żwiru numer 1 i żwiru numer 2. Brita 1, Brita 2. Nie wiem, jak się to w Polsce nazywa, ale tutaj mówi się, to jest numer 1. Taki drobny, jedynka, a to jest dwójka. Będę sobie mieszał teraz beton. Brawo, Łukasz. Proporcja betonu w taczce. Dwa wiadra dwójki żwiru, dwa wiadra jedynki, wiadro piasku i pół worka cementu, do tego 5 litrów wody.
2, 2, 1 i pół worka cementu, 5 litrów wody. Tak. To tam się nie zmieści. A, popieści się, to się zmieści. No nie, nie zmieści się to na pewno. Dobrze, teraz mieszamy. Cukier puder. Trochę za dużo to nasypałem. Więc musiałem sobie odebrać, ale potem dosypię. No i dlatego na koniec piasek. I to wiadro powinno być piasku. Więc myślę, że tyle. O kurwa, to się nie uda. Strasznie suchy jest ten piasek. No mi puścić wodę. To nieudany jest tutorial. Możecie mi napisać, jak się to robi. Bo ja po prostu znalazłem taki przepis. Ale to się w ogóle tu nie... To się tu w ogóle... Panie! To jest jakiś sucharek. Lej to, lej, panie! Teraz... Do dupy. Coś jest nie tak. Ostatnio mi wyszedł taki ładny beton. Bez za mało piasku. No, coś to z tego idzie, ale nie wiem, dosypuję to, co odebrałem wcześniej. Za dużo wody, za dużo kamieni. Dolałem wody, bo wydawało mi się, że jest za mało. Dobra. Bielsze nie będzie. Ogień. Ładujemy. Za dużego kamienia dałem. Zapomniałem to polać wodą. No, a to jeden będzie bez wody. Jeżeli to robię źle, to mi napiszcie. Bo będę ją na przyszłość, bo takich konstrukcji jeszcze mam w planie bardzo dużo tutaj na działce. Więc jeżeli kogoś tam teraz razi i łzawią mu oczy, bo Łukasz to źle robi, to mi napiszcie, bo ja naprawdę tego nigdy w życiu nie robiłem wcześniej. Nie widziałem na YouTubie, jak się to robi, tylko na logikę, że tak powiem, to biorę. Chyba widziałem, jak się miesza beton, to widziałem. Ale chyba coś z tymi proporcjami popieprniczyłem. Dobra, to będzie zasypane, więc tego nie będzie widać. I tu za chwileczkę wbiję tą trzymaczkę. Tu ma iść to coś. Ma się to trzymać się. Można takie wkładać kamienie tam? Nie, może tu zrobię jakąś podkładkę drewnianą. A Boże, czy to będzie równe? Sztuka współczesna to będzie. Dobra, no ja zakładam, że może troszeczkę bardziej tu. O, dobra, i niech takie dostanie. To jest komedia. Dobra, to dostanę następnego. Udało się, zabetonowałem. Wygląda mi to na proste. Mam nadzieję, że będzie prostsze niż kontener, bo zależy mi, żeby to ładnie wyglądało. Teraz to wygląda tak, jak wygląda, natomiast to będzie przysypane też kamieniami, będzie wystawać tylko kawałek tej rury, jeżeli w ogóle będzie wystawać. A jeżeli będziemy rurę wkurzać, to ją stopię po prostu palnikiem. Tak, to już jakbym zostawiam. Teraz będę robił drugą część, po drugiej stronie jeszcze mam trzy. Wybrałem dwie taczki ziemi, zrobiłem taczkę betonu, tam zrobię drugą taczkę betonu, więc wszystko się idealnie uzupełni. I potem będę to obserwował, jak to schnie i
za kilka dni będę dalej działał z drewnem. Dobra, do za chwilę. Miało być szybkie podszlifowanie, ale przypomniało mi się, że ja te długie 8-metrowe belki pomalowałem lakierem bezbarwnym parę miesięcy temu, żeby one mi nie zgniły, bo one były na kontenerze, a to jest takie suche drewno, które nie powinno leżeć na deszczu. Gotowe, chyba. 4 akumulatory wyładowane, ale na szczęście parę lat temu współpracowaliśmy ze Stanleyem i zaopatrzyłem się w trochę tych akumulatorów, więc akurat mi starczyło, ten jest ostatni z tych dużych, który jest naładowany i jest ok. Wydaje mi się, że jest tip top. Ja teraz pod zmiotkę i to odkurzę, no i zacznie się malowanie. O mój Boże, co to jest za kolor? No nie, ja zwariuję tu z tymi kolorami, z tymi farbami, po prostu to jest jakieś kurde, no. Co z tego będzie, wyniknie? Przecież to jest fioletowy w ogóle. Nie no, ja zwariuję, to jest najgorsza firma na świecie. Nie ma tu farb, po prostu nie ma tu farb. Już dzisiaj byłem znowu wymienić tą farbę na inną, bo tamta była za ciemna. I to jest niby to. Tutaj jest brązowe, a to jest po prostu różowe. Zwariuję z farbami, z tymi farbami. Na tych próbnikach to w ogóle wygląda zupełnie inaczej. Chociaż to za drugim razem będzie, no ale to na pewno będzie takie obrzydliwe. Miło, Kaśki. Kaśce się podoba. Powiedziałeś, że to są w kolorach ziemi. Inwestorowi się podoba, to robimy. A ja ubieram koszulę, bo u nas jest taka pogoda, że w ciągu dnia jest 30 stopni, a jak tylko zajdzie słońce, to się robi chłodno. Jeżeli jest tu jakiś przedstawiciel handlowy z firmy, która robi farby, albo ktoś, kto się zna na farbach, to proszę o kontakt, bo ja nie wytrzymam z tą firmą Lux coś tam z supermarketów budowlanych, bo tylko takie farby tu są, nie ma innych. Nie ma dekorali, nie ma jakichś nieżynek, gwiazdeczek, jest tylko Luxens i jeszcze jest jedna taka firma, ale oni robią dokładnie to samo. I zupełnie inny kolor po prostu jest na próbce w sklepie. Kolejny raz się naciąłem. Frustrujące to jest, potem będę szlifował to trzeci raz. No dobra, ci chyba będzie w ogóle robota przy świecach, przy blasku księżyca, bo zaraz zajdzie słońce, a ja dopiero zaczynam malować, ale będę to malował, aż to pomaluję, bo jutro znowu będzie fest ciepło. Nigdy tego nie skończę. No to niech się dzieje, wola nieba. Różowy. Nie. Już zajdzie to słońce, nie mogę na to patrzeć. Okropny, patrzcie się na to. To miał być brąz, taki może nie cappuccino, to jest taka mokka, kawa z czekoladą chyba tutaj. No dobra, w sumie jak się to rozetrze. A co to jest?
Ale szybko mi idzie. Mam taki gruby pędzel. Czegoś takiego to jeszcze nie było. Tutaj. Do tej pory pracowałem zawsze do zachodu słońca. A teraz? Teraz już zaszło słońce. Księżyca jeszcze nie widać. A ja z czołówką na czole kończę malowanie. Ale jutro mam dużo planów i nie dałbym rady tego pomalować, a już chcę popchnąć tą robotę, bo znowu się rozciąga to wszystko w czasie. Więc se maluję. Ale jest całkiem przyjemnie. Póki światło świeci, jest ok, nie jest ciepło, więc będę se malował.